Cześć, z tej strony Marcin Zieliński. Nic się nie zmieniło od dwóch ostatnich odcinków. Dalej tu jestem. Zmieniła się tylko koszula, chyba. Jesteśmy na naszym, w naszym trzecim tygodniu rozważań wielkopostnych. U mnie jest już dość późno, po północy i dopiero skończyłem wszystkie moje wtorkowe obowiązki, bo z wtorek, kiedy nagrywam ten odcinek. Na Deonie pojawi się w piątek. I wróciłem właśnie ze spotkania modlitewnego naszej wspólnoty. I postanowiłem nagrać wam ten odcinek. Dzisiaj odcinek o czymś bardzo życiowym, zresztą tak jak poprzednie odcinki. E, drugi, który, który był tydzień temu, dotyczył nieprzebaczenia. I muszę wam powiedzieć, że też te zadania, które zostawiam wam, które wam zadaję, zadaję również sobie. E, I też udało mi się e, przez te ostatnie dni gdzieś dotrzeć do, do takich relacji, które były e, no nie do końca przeze mnie kochane, lubiane. I udało się wyciągnąć też rękę i umówić na jakieś spotkanie. Także ten czas Wielkiego Postu jest zarówno dla Was, jak i dla mnie czasem błogosławieństwa. Więc dzisiejszy temat, który podejmujemy, to temat nieczystości, z którą myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu się zmaga albo bardziej, albo mniej. I to dobrze, że się z nim zmagamy, ponieważ gdybyśmy się z nim nie zmagali. To znaczyłoby, że albo nie żyjemy, albo że już gdzieś sobie odpuściliśmy i poddaliśmy się naszej cielesności. Z naszą naturą jest tak, że są rzeczy, które przychodzą nam z dużą łatwością, są rzeczy, które przychodzą nam bez wielkiego trudu, i zwykle bez trudu i bez jakiegoś podjęcia walki i pracy przychodzi nam po prostu grzech. Grzech jest przyjemny, grzech jest łatwy, grzech jest. Tak bardzo proste, dlatego no, my lubimy grzeszyć. Można sobie próbować odpowiedzieć na jakieś górnolotne albo szukać górnolotnych odpowiedzi, dlaczego grzeszymy. Grzech jest przyjemny bardzo często i, i dlatego sprawia to nam, no właśnie, nie, albo nie sprawia nam to żadnej trudności i przychodzi nam to tak łatwo. I dzisiaj chciałbym zatrzymać się chwilkę na tym, razem z Wami, rozważając Boże Słowo. Jak to zwykle, bo słowo Boże daje nam siłę, daje nam moc, jest pokarmem, który uzdalnia nas do tego, by okiełznać swoją cielesność. I na tym chciałbym się przez chwilkę zatrzymać, bo Święty Paweł mówi o tym bardzo jasno. I Święty Paweł jest też osobą, która szczerze, bardzo otwarcie mówi, że zachodzi pewna walka między człowiekiem duchowym a człowiekiem cielesnym, pomiędzy tym, czego chce duch. A tym, czego chce ciało. Zresztą pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym, kiedy, kiedy jego uczniowie próbowali trwać z nimi, modlić się w ostatnich godzinach przed, przed pojmaniem pana Jezusa, pan Jezus też powiedział, kiedy uczniowie nie mogli się z nim modlić, bo, bo zasnęli, że duch ochoczy, duch chce wiele, ale ciało jest słabe. I święty Paweł podbija ten temat w liście do Rzymian i też w innych listach. Również w liście do Galatów, i, i święty Paweł właśnie mówi nam o tym, jak powinno to, to w naszym życiu wyglądać, jak powinna wyglądać relacja między tym, co duchowe, a tym, co cielesne, między tym, co z Ducha Bożego, a, a tym, co właśnie nam przeszkadza w podążaniu za Panem Bogiem. Więc chciałbym, byśmy przeczytali słowo Boże z 5 rozdziału listu do Galatów, 20 i 20, 24, 25. Wersetu. Więc Słowo Boże mówi tak. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Święty Paweł mówi nam, o tym, że człowiek cielesny powinien być poddany człowiekowi duchowemu, że to, co duchowe, powinno wieść prym, powinno być w naszym życiu tym, co nam przewodzi, tym, za czym będziemy szli. I bycie i należenie do Chrystusa, tak biorąc wprost ten fragment, jeśli należysz do Chrystusa, święty św. Paweł mówi, że Twoje życie powinno się charakteryzować tym, że to, co duchowe w Tobie, to, co pochodzi od Pana Boga, powinno przyćmić to, co cielesne. Te wszystkie nasze cielesne zachcianki, które mamy, te wszystkie nasze cielesne porządliwości, to, co, to, co pochodzi z ciała, powinno być przyćmione pragnieniami ducha. I dzięki duchowi świętemu jest to możliwe. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie oprzeć się pokusom, sami z siebie nie jesteśmy w stanie wypracować w sobie niczego, co, co byłoby trwałe na dłuższą metę. Jeśli walczyliście kiedyś z grzechem, a myślę, że skoro to oglądacie ten filmik i podejmujecie wielkopostne wyzwanie, to tak było. Nieraz. Kiedy się spinamy i walczymy z grzechem. Swoimi własnymi siłami. Wychodzi nam to na, na dzień, dwa, trzy tydzień, dwa tygodnie dla kozaków. Dlaczego? Ponieważ grzech jest czymś duchowym. Grzech jest walką, inaczej powiem, my walczymy z grzechem, który, który jest duchowy, a często podejmujemy wyzwania naszymi własnymi siłami, dlatego nam to nie wychodzi. Na duchowe bitwy potrzeba duchowej amunicji. I to jest Boża Łaska. Tylko Boża Łaska może nam pomóc wygrać z grzechem. Tylko Boża Łaska może nam pomóc wyjść z tej potyczki zwycięzców. Pan Jezus, kiedy mówimy o porządliwości, na, na górze błogosławieństw, kiedy mówi o ośmiu błogosławieństwach, zaczyna, przy, zaczyna przypominać przykazania Boże, zaczyna cytować to, te, te prawa, które Mojżesz przyniósł z góry, prawa, które pochodziły od Boga. I Jezus je aktualizuje. Jezus w jakiś sposób <laughs> mówi o nowym prawie. Mówi o prawie, które, które brzmi troszkę inaczej, jest dużo bardziej wymagające, ale jest prawem miłości. I co Pan Jezus mówi w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, od 27 do 29 wersetu? Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć je od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Pan Jezus podkręca przykazania, pan Jezus podnosi poprzeczkę. Ale daje nam swojego ducha świętego, z którym jesteśmy w stanie tą poprzeczkę pokonać. W jaki sposób, jak to zrobić, żeby pokonać człowieka cielesnego, jak to zrobić, żeby ten człowiek duchowy w nas był dominujący. Myślę, że warto zrobić sobie rachunek sumienia i zobaczyć, powiedzieć sobie bardzo szczerze, powiem Wam, że ja się trzymam tej zasady w moim życiu. Muszę sobie jasno powiedzieć, spojrzeć w lustro, że sam nie mam szans z grzechem i że nie mogę sam sobie ufać w walce z grzechem, bo porażka, i wiele razy, kiedy ja upadałem, kiedy potem się nad tym zastanawiałem, to wielokrotnie. Wchodziłem w takie miejsce zaufania sobie samemu. Ja sobie sam ufałem. Mówiłem: poradzę sobie, a wejdę trochę w tą pokusę, i w pewnym momencie ja będę mógł powiedzieć stop. I często bywało tak, że ta pokusa czy ta porządliwość się we mnie rozkręcała, i, i pojawił się grzech. I nauczyłem się sobie nie ufać w temacie. Walki z grzechem. Na czym to polega? Trzeba zabijać grzech w zalążku. Kiedy pojawia się e, e, jakaś myśl już o grzechu, kiedy pojawia się jakieś takie pożądanie w sercu, wtedy reaguj, wtedy od razu ucinaj to w zalążku, bo wtedy jesteś w stanie się jeszcze temu oprzeć. Kiedy staniesz już e, z pokusą, która jest rozgrzana do czerwoności, gwarantuję Ci, że to jest 99%. Procent sytuacji, że upadniesz. Więc nie pozwalajmy sobie wchodzić już w taką sytuację, w taki moment, gdzie, gdzie ta pokusa, ta porządliwość jest rozkręcona. Więc musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w naszym sercu na samym początku. Co jest początkową fazą grzechu. To jest to, kiedy patrzysz z porządliwością. To jest to, kiedy Twój wzrok pada na obrazek, pada na jakąś osobę, i w tobie zaczyna się coś nakręcać. To jest moment, żeby przerwać. Kiedy twój wzrok na coś pada, zaczynasz już o czymś intensywnie myśleć, co nie jest dobre. Wtedy to utnij. I wtedy jesteśmy w stanie wychodzić zwycięsko z bitew, które toczą się w naszym sercu. To jest ważne. Chciałbym Wam też to zaproponować jako wyzwanie na najbliższy tydzień, żebyście są takie cwane rzeczy w telefonach, w iPhonach czy w różnych tam innych markach, które macie, żeby ograniczyć sobie w tym tygodniu to iluś godzin, sami wiecie, ile spędzacie czasu, żeby ograniczyć portale społecznościowe. Bo zauważyłem, że kiedy na przykład przeglądasz Instagram, przeglądasz Facebooka, nie kontrolujesz tego, jakie obrazki wpadają ci do oczu. I potem nie jesteś w stanie, kiedy przychodzi pokusa, zapanować nad nimi. One po prostu w tobie są, bo karmisz się tymi śmieciami, karmisz się zdjęciami, ogranicz to. I w to miejsce czytaj Boże Słowo, w to miejsce módl się, poświęc, poświęć więcej czasu dla rodziny. Zrób coś, co będzie pożytkiem duchowym. Więc zachęcam Cię do tego. Byś takie ograniczenie w sobie, sobie we własnym telefonie ustawił i byś wyłapywał te momenty, kiedy Twoje serce zaczyna się podkręcać, kiedy ta pokusa zaczyna kwitnąć, dojrzewać, abyś wtedy powiedział: Nie, panie, z Twoją łaską temu się sprzeciwiam. A my Boże, chcemy Cię prosić teraz, byś dał nam swoją łaskę. I dał nam swoje błogosławieństwo, abyśmy, e, kiedy przyjdzie moment pokusy, umieli się postawić. I chcemy Cię prosić też, Panie, o to, e, żebyś dał nam łaskę czystości. Niech wszelka nieczystość, niezdrowa porządliwość, e, niech ustąpi, niech odejdzie od nas, Panie. Daj nam czyste i święte życie, życie, które będzie się Tobie podobało. I daj nam żyć w taki sposób, dzięki Twojej łasce. O to Cię prosimy, Panie, w Twoje święte imię. Amen. Więc dobrego tygodnia i pamiętajcie, że każde wyrzeczenie, każdy trud, który jest nawet najdrobniejszy, jest dla Jezusa. On to widzi, a Ojciec jest napisany, który widzi w ukryciu odda tobie. Niech cię Bóg błogosławi i do zobaczenia.